Tak, witam, kolejny odcinek. No dzisiaj jest, znaczy dzisiaj, teraz akurat chcę powiedzieć o takiej kwestii, która będzie dotyczyć bardzo ważnego pytania, które zadał, wśród wielu pytań zadał jeden z widz. Chodziło o ten film, gdzie jest Otchłań Agartha Asgard. Chodzi o to, co się znajduje na zewnątrz Ziemi. W końcu jeden z widzów zadał pytanie, ponieważ tak śledził temat niebocentryzmu, śledził kwestię tego, że żyjemy wewnątrz Ziemi, że na zewnątrz jest ta demoniczna cywilizacja, są otwory na biegunach. To on w końcu zapytał, jaki jest sens wszystkiego tutaj, co my tutaj funkcjonujemy, dlaczego nas jaki to jest sens tego gigantycznego oszustwa, że żyjemy w środku, a nam się mówi, że w Układzie Słonecznym i tak dalej. Tu jest generalnie, tutaj odpowiadając, odpowiem powiedzmy w paru etapach, ale cała rzecz polega na prostej kwestii. Ponieważ zbliża się Armageddon, czyli ta ostatnia wojna rozstrzygająca między najwyższą istotą, zwaną Bogiem, która operuje najwyższą technologią, którą nawet nie mają ci wszyscy, którzy są na zewnątrz Ziemi, którzy tutaj nam cedzą te wszystkie technologie, a wszystkim się wydaje, że tu się wymyśla nie wiadomo co, jakieś cuda na kiju i tak dalej i inne rzeczy, nie? Po co to wszystko? Po co to wszystko? I teraz tak, ponieważ to się wszystko zbliża do tego ostatecznego rozstrzygnięcia, a to rozstrzygnięcie spowoduje, że zostaną na Ziemi tylko ludzie, którzy uznają władzę najwyższego. Wszystkie hybrydy nemrodyczne i wszystkie te eksperymenty genetyczne zostaną wybite. Oni już nie będą nigdy istnieć. A więc cały ten blef z ukryciem demonów jako kosmitów, ukryciem tej zewnętrznej cywilizacji, wszystkie te kwestie z tym związane, a więc ukrycie niebocentryzmu, zamienienie go na układ słoneczny i ukrycie Boga poprzez zakwestionowanie, czyli poprzez układ słoneczny to się ukrywa w ten sposób też Boga, jego miejsce, jego lokacje. To wszystko służyło tylko po to, że gdy będzie objawiony niebocentryzm, a dokładnie władza Boga i wtedy ten cały promiennik, czyli projektor gwiazd, który znajduje się ściana tego projektora i ściana Pałacu Boga, jeżeli możemy tak to nazwać, znajduje się 3000 km nad naszymi głowami. To wszystko się odpali, będzie widoczne, bo na razie widzimy tylko, mamy tak zwane błękitne niebo, widzimy filtry linii Karmana i dlatego to jest właśnie błękitne widzimy, a słońce na przykład na tym filtrze jest żółte, nie? Ale tylko to widzimy i tak samo tu są wyświetlane gwiazdy, tu są wyświetlane słońce i księżyc, natomiast promiennik słońca znajduje się właśnie między linią Karmana a tym jądrem wszechświata, tym pałacem Boga. Kiedy to wszystko się odpali, będzie tutaj wszystko jasne, widocznie, kto gdzie jest, gdzie się znajduje. Skończy się już blef, a będzie ostateczne rozstrzygnięcie. I wtedy właśnie to będzie ten straszny podział, gdzie na mocy którego żadna hybryda nemrodyczna nie przeżyje. Ale żeby to wszystko ukryć, jest potrzebny właśnie ten świat, taki zakłamany, ten świat diabła, w którym my żyjemy, bo to wszystko służy temu, aby ludzie w tym momencie, kiedy objawienia, żeby nie wiedzieli, co to jest i czemu to ma służyć. I wtedy oni mają być, ludzie mają być prowadzeni przez ten świat, dlatego się nazywa diabelski. Oczywiście wiele ludzi religijnych sobie dałoby się poćwiartować za to, że wierzą, że to jest system diabelski i taki rzeczywiście jest. I on ma tak odwrócić uwagę od tych wydarzeń nadchodzących, aby ludzie, kiedy już przyjdzie do tego momentu, żeby byli zdezorientowani. Ale niestety sprawa będzie tak jawna i prosta do zrozumienia, że wszyscy ludzie na Ziemi będą w stanie oddzielić biały od czarnego. Dzisiaj jest, dzisiaj system funkcjonuje tak, który jest generalnie gigantyczną dezinformacją po to, żeby ukryć to wydarzenie, to tak zwane ostateczne rozstrzygnięcie. To generalnie trzeba ukryć. Natomiast co możemy powiedzieć o dzisiejszych wydarzeniach? Dzisiaj miałem dyskusję na temat właśnie tych bieżących wydarzeń, które znamionują takie wydarzenie, które będzie początkiem Armagedonu, czyli likwidacja wielkiej nierządnicy przez bestię. O czym ja mówię? 17-18 rozdział Objawienia. A więc powiem krótko, bo już w filmie Apokalipsa Wyborcza, którą też zalinkujemy, to już częściowo tłumaczyłem to i teraz to będzie jakby pierwszy dzwonek Armagedonu. I teraz tak, obecnie system funkcjonuje na mocy banków. Banki to są narzędzia, gdzie grupa nemrodystów z pomocą banków trzyma w ryzach również tak zwaną bestię polityczną, czyli tą nieformalną władzę. Zwróćmy uwagę, że ta bestia, jak czytamy 17-18 rozdział Objawienia, ta bestia znajduje się na pustyni, czyli ona jest niewidoczna, czyli oznajmia to nieformalną władzę, czyli różnej maści stowarzyszenia nieformalne, loże masońskie itd., itd. To są tak naprawdę elementy tak zwanej bestii, która ma 7 głów i 10 rogów. Ta symboliczna bestia, ona to jest władza wykonawcza tych iluminatów, czyli tej wielkiej nierządnicy. Natomiast narzędzie iluminatów, czyli tych nemrodystów, decydentów, jest system bankowy, który oplótł cały świat i trzyma go w ryzach. A więc co się stanie? Już właśnie ta dyskusja miała na celu też wyjawić pewne symptomy walki z bankami, z systemem bankowym, ale to jest na razie tylko powiedziane na zasadzie takiego przytyczka, ale na pewno już są ogromne tarcia między nemrodyczną bestią, jak i nemrodyczną wielką nierządnicą. I te tarcia spowodują, i to jest zapowiedziane właśnie w Księdze Objawienia, że iluminaci, czyli wielka nierządnica, zostanie zlikwidowana i zniszczona, ale no, grupę ludzi zawsze można zlikwidować, zabić, uwięzić, no coś z nimi zrobić. W porządku, ale jak zrobić tak, żeby oni, no to wiecie co, jedni się zejdą w jakiś tam sposób, ale zaraz na ich miejsce przyjdą następni i będą dalej trzymać system bankowy, a więc dalej będą mieli władzę, a więc trzeba coś robić takiego, żeby już żeby ta władza się nie odrodziła. Wiecie, jaki to jest sposób? Zniszczyć system bankowy. Zniszczenie systemu bankowego jest też zapowiedziane, że zostanie zniweczone w ciągu jednego dnia, w ułamku sekundy, wielkie bogactwo. Wielkie bogactwo banków, ich gigantyczna władza, to nie jest taka władza tylko, że to jest złoto i tak dalej, że nagle coś będzie obwartościowane. Zostanie zniszczona ich władza poprzez banki, a więc nie ma banków, władza iluminatów, czyli tych nemrodycznych decydentów linii rodowej Nemroda, przestanie istnieć. I właśnie takie rzeczy, generalnie one są ukrywane, żeby ludzie nie wiedzieli, gdzie się znajdują. Ludzie się zajmują dzisiaj zwykłymi rzeczami. Nie zdają sobie sprawy z tego, co się, powiedzmy, dzieje, co ich może zaskoczyć. Wszyscy narzekają, że firmy zdychają i tak dalej. Słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Mamy emigrantów. Jeszcze przy okazji bym powiedział tutaj kwestię o emigrantach. Mnie też pytano o tych emigrantach i tak dalej. Słuchajcie, emigranci to jest tylko środek do celu. To jest wszystko tak zwany środek do jakiegoś celu i będziemy oglądać, jak to wygląda, jak to będzie działo, ale to jest tylko pryszcz w stosunku do tego, o czym ja przed chwilą powiedziałem. A więc celem generalnym, powiedzmy, jest, jak jest zapowiedziane w Księdze Objawienia, że bestia, ta siedmiogłowa, dziesięciorogowa, czyli nieformalna władza, zlikwiduje swoją czapkę. Można przypuszczać, że to słynne konsorcjum banków centralnych w Bazylei, gdzie należy też NBP i Bank Rosji, między innymi, zostanie też zlikwidowane. A więc w momencie likwidacji banku nastąpi dość poważny chaos i sytuacja wymknie się spod kontroli. W tym momencie wkroczy do akcji władza tego, którego pałac znajduje się 3000 km nad głowami. A więc tak to jest zapowiedziane. Detale my możemy oglądać, a dzisiaj się wszyscy egzaltują, załóżmy, temat uchodźców. No dobra, niech sobie rozmawiają wszyscy, że tam kontenery, statki, samochód, znaczy jakaś ciężarówka z ciężkim sprzętem wojskowym się wywaliła gdzieś tam w Niemczech na autostradzie, no i wszyscy się tam jarają tym, że no uchodźcy, że to co tu będzie i tak dalej. To jest tylko środek do celu. Generalnie chodzi o destabilizację, zlikwidowanie tej całej Unii Europejskiej, żeby to się wszystko porozdzielały na kawałki. Wtedy można na przykład, daję jako przykład, bo to zostało zaplanowane, a więc można to spokojnie to powtórzyć, to zaplanowano ponad 100 lat temu, ma powstać właśnie tak zwana Judeo-Polonia. Ale to są tylko szczegóły, czyli pamiętajmy, że kwestia uchodźców to jest tylko jakiś detal, który ma wprowadzić do jakiegoś celu, czyli chociażby Judeo-Polonia, ale na kanwie tego powstają konflikty między właśnie tą nieformalną władzą, bestią i iluminatami. I to już jest zalążek tych przyszłych wydarzeń, o których mówi Księga Objawienia, że bestia zniszczy wielkonierządnicę. I to jest w sumie początek totalnej egzekucji nemrodycznych, człowiekokształtnych hybryd, a żadna z nich na ziemi nie przeżyje Armageddonu. I praktycznie to wszystko, cały ten świat, jaki to jest sens? Taki jest sens, żeby te wszystkie wydarzenia, które tutaj powiedziałem, które jest zapowiedziane w Księdze Objawienia, zostały ukryte, żeby ludzie o tym nie wiedzieli, żeby byli zaskoczeni, a nuż widalizacji się frajerzy znajdą, że zobaczą, powiedzmy, ten promiennik odpalony, gwiazdy zostaną wygaszone łącznie ze słońcem i pomimo na przykład takich spektakularnych wydarzeń ludzie w to nie uwierzą i będą tacy. Mało tego, jeszcze dojdzie do wielkiej wojny, która będzie dotyczyć właśnie już tych poddanych w tej władzy Boga, która będzie wtedy na ziemi, i tej władzy nemrodycznej obecnej, te dwa systemy. Jeden system będzie atakował drugi system. I właśnie wtedy zostanie dokonana egzekucja totalna, gdzie już żaden nemrodysta i zwolennik nemrodystów będzie zniszczony na zawsze. Nigdy się linia rodowa Nemroda nie odtworzy. Z Wrocławia, Mariusz Szczytyński.